Xavier Powary, Francja i Jarosław Wieczorkiewicz. Zamek nie. A przygotowują się Lig Petio i Dariusz Ostaszewski. Drodzy Państwo, zobaczcie, jaki to potężny wysiłek. Państwo w żeltach tutaj stoicie, a oni nie dość, że zbroje mają, to grube przeszywanice, to kiewdzianka, uszyte z wielu warstw grubego materiału, które amortyzują uciskanie tego uzbrojenia. Zatem nie dość, że muszą ci kopiami się uderzać, to mają niesamowicie opancerzone, utrudniające jazdę zbroje. Pierwsze zmagania dzisiejszego dnia są mało dynamiczne. Może pomożemy im w jakiś sposób? Brawami, oklaskami. Może to w jakiś sposób ich zdopinguje. A i wtedy co, dynamika większa będzie w uderze. Tak to wczoraj bywało. Im więcej oklasków było, tym te najazdy bardziej były dynamiczne. Państwa postawa ich też rozskrzydla. Wiedzą, dla kogo walczą. Widzę, że koń Jarosława troszeczkę odmawia posłuszeństwa. Pamiętajcie Państwo, że zawsze wielkie brawa należą się temu rycerzowi, który od swojego adwersarza oszczędzi. Tor był otwarty, zatem mógł Xavier zaatakować Jarka, ale jak zobaczy, że on nie jest gotowy, podniósł kopię i nie uderzył. Ta postawa rycerska bardzo godna jest. Czasami dzisiaj w sporcie zapomina się o tym.